Hello na kanale. Jak widzicie, dzisiejsza odsłona trochę inna niż zwykle, ale będziemy robić open box Dysona. Będziemy próbować tej suszarko lokówki do stylizacji włosów. Na początku powiem, że naprawdę paczka sporo waży. Z tego co tu widzę na etykiecie, jest to około 4 kg, więc no trochę waży. Więc jeśli będziecie w podróży, to połowę miejsca, połowę wagi, którą macie, zapewne zajmie Wam Dyson, ale zobaczymy, czy w ogóle warto go ze sobą zabierać. Pokażę Wam, z czego się składa, jakie ma końcówki i zaczynamy stylizację. Mam nadzieję, że sobie poradzę, bo jeśli chodzi o właśnie stylizację włosów, układanie, już nieraz kupowałam sobie jakieś suszarko-lokówki, te szczotki do stylizacji włosów, ale niestety jestem jakaś ciapa i nie umiem sama sobie wystylizować włosów, więc mam nadzieję, że ten produkt pomoże mi w tym, bo jeśli już nie Dyson, to już chyba nie wiem co. Będę robić warkocza do końca życia. Produkt wygląda następująco. I co my tu mamy? Mamy podstawę, a do niej 2, 4, 6 końcówek. Wszystkie końcówki mają swój opis na kartonie. To jest suszarka, do dłuższych włosów końcówka. Tu tak samo, tylko właśnie 40 mm, to jest 30 mm, czyli te loki będą węższe albo szersze. To też końcówka do wygładzania włosów, do nadawania objętości, no i dyfuzor do włosów kręconych, czyli raczej tego nie będę używać w ogóle. Bierzemy się za testowanie Dysona, mamy już takie w miarę wilgotne włosy, więc powinno być git. Na początku jak go rozpakowałam, nawet nie zauważyłam, że tam jeszcze były te dwa cylindry, czyli najważniejsze rzeczy, po które kupiłam w sumie ten sprzęt, ale spoko. Dam sobie jeszcze jakąś ochronę na włosy termiczną. Będę robić loki bez żadnych środków stylizacyjnych. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to się będzie trzymało to wielkie pudło na bok. Może zrobimy sobie najpierw test hałasu. Mam akurat tu jeszcze suszarkę, którą mam nadzieję, że pójdzie w odstawkę i zobaczymy, czy jest Dyson głośniejszy niż suszarka do włosów. A więc podłączamy sprzęt. Suszara i Dyson. Zobaczcie, jaki on w ogóle ma dziwny kabel z takim czymś. Ciekawe. Na trójkę od razu. Ja się nie będę bawić w jakieś, wiecie, jedynka, dwójka, trójka. Suszara. Dyson. Przypomina mi trochę taki odkurzacz. Albo jak u dentysty siedzicie i wierci. Wydaje mi się, że suszarka trochę więcej hałasu robi, ale też ten dźwięk jest inny, więc ciężko powiedzieć. Chociaż myślę, że suszarka troszeczkę głośniejsza. Właśnie oglądam sobie ten filmik i nagle etap rozszerz włosy z grzebieniem z ząbkami. I co, ja nie mam takiego grzebienia? Oni mieli taki fajny, jakby z Dysona, a ja tutaj nic takiego nie widzę, muszę tu bardziej pogrzebać. Zobaczyć jeszcze raz na opakowanie, zanim to wszystko zniszczy. Chwila. Nie no, to jest po prostu skandal. Nie mam takiej końcówki, więc muszę po prostu roztrzasać jakimś swoim grzebieniem i zmoczyć te włosy, bo już mam praktycznie suche. No jestem zawiedziona, tyle pieniędzy, pożałowali mi grzebienia. Oni się chyba proszą o zwrot. Mam nadzieję, że będzie git. No, ale z moimi zdolnościami fryzjerskimi, układanie włosów i tak dalej, może być ciężko. Teraz musimy zrobić włosy na sekcję, żeby łatwiej się to wszystko układało. Tutaj dwa takie zawijasy i resztę zostawić rozpuszczoną. Dobra, jeden taki fiziu. I z drugiej strony to samo. Oj, ja naprawdę, no mam nadzieję, że będzie git, bo nie by było się potrafić uczesać. A nie, szkoda godać. Prosto w łokieć. Najgorzej. No i bo teraz to jest tak, dwa trzeba zrobić z boku. Jeden tu, drugi tu. Kolejny krok. Muszę się tu wspomagać. O, patrzcie, on tak ładnie ma tutaj tak wysoko, ja mam to w ogóle za nisko. Jesus Christ. Jestem dobrą osobą na recenzję, bo jestem naprawdę totalną sierotą. Jeśli wyjdzie u mnie jakiś efekt, to znaczy, że każdy sobie poradzi i że ten sprzęt naprawdę jest wart swojej ceny i potrafi zdziałać cuda.
Powiem wam, że mam problem, że tak intuicyjnie wiedzieć, z której strony jest właśnie ciepłe powietrze, a z której ten. Tak szukam tym palcem, już sobie myślę, że zaraz mi się włosy spalą. No niby ma tą opcję, że wiecie, jakieś temperatury nie przekracza, że nie niszczy włosów. No ale... I tak szukam, szukam, tu też próbuję przytrzymać, czasem tu łapię, to jest dosyć ciepłe, bo się dosyć nagrzewa. No ale myślę, że to po prostu kwestia wprawy. No już tam tu sporo mokrych włosów, ja to nie wiem, właśnie te sekcje robię. Oh, naprawdę, jeśli chodzi o stylizację włosów, to pojęcia zero, owarkocz, forever. Tu mam trochę mokrych, trochę suchych i taka robota syzyfowa. Rozczepczamy to trochę. Po moją grzywkę muszę trochę wystylizować, bo sama ostatnio sobie ścinam, bo stwierdziłam, tu mam takie zniszczone zadne kawałek. Ja tak, tu mam tak, tu mam tak. Ja rzeczywiście ta szczotka działa, bo widzę, że już mam taką trochę bardziej objętość. Tu jeszcze muszę sobie trochę zrobić, ale myślę, że no obiecująco, obiecująco. Wiecie co, bo tam na filmiku było fajnie, że oni tak podkręcali te końce, ale wiem, że można użyć jakiejś końcówki właśnie chyba do loków, żeby podkręcić te końce, bo myślę, że objętości no nadało, no nie można chyba zaprzeczyć, albo też umiejętniej robić. Ale pamiętajcie, że to jest taki mój pierwszy raz, więc no wiadomo, nie będzie super. Dobra, wytrzymać 5 sekund, a potem... No chyba żart. No jest taki efekt trochę było przed. To jest efekt po. A to jest efekt przed. O. No właśnie myślę, że dać to do dopracowania, właśnie te końce, żeby to jakoś tak... Już mam trochę suche te włosy, więc może też dlatego. Spróbuję też jeszcze podkręcić. Może się uda. Może się uda. Bo tutaj widzę, tak ten delikatnie mi wyszło. I tutaj też mam delikatny taki zawijasek. Więc po prostu ja mam nieumiejętność. Działam dalej. Zmoczę te końce jeszcze raz. Nie poddam się tak łatwo. Ale jest delikatna objętość, bo widzę, że się układają. Ja nie umiem rozpracować, jak to robić, żeby te końce do góry szły. Może ja tak muszę to trzymać, a ja może za mocno coś tu robię. No nie mam pojęcia. Widzę delikatnie różnicę. Czy wy to widzicie? To! Widzicie ten pasmo? Chyba, że w drugą stronę wygięłam. Ale może jeden w tą, drugi w tą, nie? Czy nie? Tego też tak wygiąć. Dobra. To już coś ewidentnie nie poszło. No nie wiem, ciężko teraz powiedzieć, czy jak ja wysuszę normalnie, byle jak, to też mam takie coś. No chyba nie, no. Nie, no myślę, że te włosy widać, że one są po jakiejś stylizacji. Może nie najbardziej umiejętnej, ale... Myślę, że się układają w miarę spoko. I widać, że rzeczywiście coś tu było robione. Wyglądają takie gładkie, puszyste. I nie widać, że one są takie suche, jakie mam w rzeczywistości. Więc chyba... Efekt zadowalający. Czy za te pieniądze? No jeszcze nie mogę powiedzieć słowa ostatecznego, ponieważ to nie jest jedyna funkcja. Jeśli bym poćwiczyła właśnie wywijanie końcówek, to było też spoko. Są delikatnie nawet tutaj odbite od tych włosów, nawet jak pewnie nieumiejętnie to robiłam. To jest różnica. I też mam teraz może taką długość, nie w 5, nie w 9, może ta szczotka powinna być troszeczkę mniejsza. No tak sobie tłumaczę, nie? Moją umiejętność zero, bo szczotka za gruba. Nie, no ładnie jest. Ale czy warte tylu pieniędzy? Bierzemy się za loki. Sprawdzałam na aplikacji, aby robić loki. Najpierw trzeba troszeczkę podsuszyć włosy tą suszareczką, która jest w zestawie. Więc podsuszymy troszkę włoski. I bierzemy się za loki. Suszymy. Od razu wam powiem, że spoko jest to, bo włosy nie latają wam jak od zwykłej suszarki, chociaż można założyć tą końcówkę oczywiście do suszenia. To po prostu od razu te włosy jakby układa, więc myślę, że będą nawet w miarę wyprostowane potem. Tylko, że nie chcę ich do końca suszyć, no bo robimy zaraz sobie loki w stylu old money. No, suszę dalej. Następnego dnia używałam szczotki do wygładzania włosów i jest naprawdę rewelacyjny efekt, jak po prostownicy. Myślę, że już są ok, bo nie mogą być też zbyt suche, bo to jednak jest suszarką, lokówka. Założyłam już końcówkę 40 mm.
Jest jeszcze do wyboru ta mniejsza, ona ma 30. I co? No działamy. Spróbujemy. Aha, ale najpierw trzeba podzielić włosy na pasma. A ja już bym chciała tutaj działać. Pokładam wielkie nadzieje w tym sprzęcie, bo jeśli macie tak jak ja dwie lewe ręce, jeśli chodzi o stylizację włosów, i jedyną nadzieją właśnie okazuje się ten Dyson, to zostańcie ze mną poza warkoczem, który tak wychodzi koślawo. Nie umiem za bardzo się czesać. Mam lokówkę, mam takie karbownice różne. No, wszystkie sprzęty. Nawet mam suszarkę, lokówkę sobie kupiłam, żeby kiedyś też tak podkręcać. Jakoś mi to nie idzie, nie wiem. Spoko, że tutaj wypuszczę to powietrze. Nie wciągnę wam włosów. Silnik. Go! 10 sekund ciepłym, 5 zimnym. Dla odpalenia. Ła! Taki loczek mi się kojarzy, jak to takie księżniczki. Dobra, jeden jest. Działamy dalej. No nie no, zobaczcie jak to super wciąga te włosy. Tego podkładam. Jest dla mnie nadzieja, że nie będę chodzić w warkoczu. I? Śmieszne. I teraz zaczynają się schody, bo ja zawsze jak już mam zrobiony jakiś włos, to potem nie wiem, co zrobić, żeby one mi się nie plątały z resztą. Spróbuję sobie jakoś to z boku, z klamrą zrobić, ale nie wiem, czy to coś da. I działamy dalej. Może teraz w drugą stronę skręcę. Żeby potem w jeden lok się taki korkociąg nie robiło, nie? I sobie się go strzałam. I teraz mądruję. No jestem pełna nadziei. Jestem pełna nadziei. Oj. Idziemy na powietrze. I znowu kliknęła mnie ten guzik, że zwolniło mi obroty. No, powinny być może jakieś, wiecie, inna struktura pod palcem, żebyście byli pewni. A tak to ja bym miała problem z tym. Korkociąg! Miałam małe zamieszanie, jak robiłam z tej strony, widzicie, na moje umiejętności. Że nawet z takim sprzętem, który sam wciąga włos, nie trzeba nic kręcić, kombinować, się parzyć. Coś mi nie po drodze. Widzę, tamten lok też mi się tutaj stegował. Dobra, są dwa loczki. No i sytuacja wygląda następująco. Zobaczcie, jak lecę w górze, ostatnia sekcja. Chciałam mieć na środku, żeby nie było widać tylko, wiecie, przedziałka, że jedne były na prawo, drugie na lewo i koniec. Zrobię góra, dół, tak. O. Kręcę tego łobuza tu. Dobrze. I działamy dalej pełni nadziei. Ale na razie chyba idzie dobrze. Coś się kręci, ewidentnie są jakieś loki, więc jest dobrze. Zrobię teraz w drugą stronę. Go. W lewo. Czyli co? Nie wiem. Od dołu nie przyjmę? O, nie. Jeszcze raz. Od samego dołu. O, teraz wyszło. Przed chwilą jakoś źle wciągnęłam, że rozdzieliłam się na dwie części, jak sobie po kraki wyszło. Ten jest okej. Okay. Taki zdechlok trochę, no ale przy takich pięknych lokach jeden zdechlok może być. Nie przyć mi reszty. Jedna ręka jeszcze mi się przydała. Jak ten korkociąg? Elegancki. Elegancki. Dobra. Teraz jeszcze dwa z tego i mamy gotową fryzurkę. No to go, ostatni kawałek. Nie wiem czemu, ale jak używam tej maszyny, to mamy ochotę ciągle przed włączeniem powiedzieć go! Ruszamy i włączyć i też. Coś tam widzę, że coś. Gdzie moje lusterko? Coś tak dziwnie mi ten lok opadł. Muszę oprawić to jedno pasą, bo takie jakieś coś się tam wydarzyło. Ale chyba też suche, bo właśnie jak macie suche, już to włosy, taki efekt jest bardzo średni. Jednak to jest suszarka, więc żeby był efekt, no trzeba mieć troszkę mokre te włosy. To trzeba może troszeczkę dłużej. Jak teraz? O! Trochę ewidentnie lok. Ej! I nawet bez rozczesania wyglądają spoko, to mi się wydaje. Grzyweczka podkręcona troszkę. Z jednej strony, jeszcze tu z drugiej. Jakiś czas temu stwierdziłam, że sobie sama przytnę, bo tu miałam takie suche, miałam poniszczone te włosy.
I teraz wyglądam, mo, z jednej strony tak, z drugiej tak. Ale trudno. Go! Go! Das is das? Mogłam drugą stronę ją podkręcić. Ale jestem... Nie no, czekajcie, zmoczę trochę. I zrobię w drugą stronę. Przecież jest taka opcja i w prawo, i w lewo. W drugą stronę, proszę. Wiecie, krócej trzeba było ją przyciąć. Z dwojga złego lepiej w tę stronę. Zaraz rozczeszemy te fale. Weźmy z powrotem. Pozginamy, czy to się będzie trzymał jakiś ten efekt. Myślę, że fajnie. Co myślicie? Czy warte 2000 zł? Ponad? No tutaj trochę spiąć, ja już to widzę. O nie, no super ten efekt. Dajcie znać w komentarzu, czy macie Dysona, czy właśnie zastanawiacie się, żeby kupić. No bo ja się nie dziwię, ja sama zastanawiałam się dosyć długo, zanim to kupiłam. Zwłaszcza, że mam całą szafkę różnych sprzętów do modelowania włosów. A 2000 zł na coś, co po prostu zrobi wam loki albo objętość, no jest nad czymś zastanawiać, czy warto wydawać. Myślę, że jeśli potraficie się obsługiwać jakoś z lokówkami i tak dalej, to może niekoniecznie. I powiem wam, duży plus Dysona jest taki, że jak na przykład używałam zwykłej lokówki, to wiecie, to już się dymi, to już macie stres, że zaraz palicie włosy. Jeszcze jak źle to skręcicie i wiecie, jest takie częsta końcówka, tak miałam, że końcówki jakoś tak dziwnie i takie suche się robiły, no to już był stres, że te włosy zaraz mi całkiem odpadną. A tutaj to jest suszarka i jakoś nie czujecie, że tak niszczycie te włosy, zwłaszcza, że niby Dyson ma regulację temperatury, że więcej niż chyba 150 nie urośnie i niby wtedy nie niszczą się te włosy, to jest jeszcze bezpieczna temperatura. Jak z tym jest naprawdę, no nie wiem. Jak na razie, no naprawdę efekt jest super. Te włosy są takie niepuszyste, taki nieład, takie jak air wrap, czyli nie wiem, dotknięte powietrzem. No nie znaczy dotknięte powietrzem, ale ja tak sobie to, tak mi się to widzi. Suszarka zaraz pójdzie stąd out, proszę. Tu też kolejna jakaś suszarko lokówka. Tu w szafie też pełno tych sprzętów. Najróżniejsze. Jakieś takie potrójne. Zwykłe. Prostownica. Dobra. To zwijam się na kilka godzin i wracam. Zobaczymy od razu, czy jeszcze coś się będzie z tego trzymało. Wracam do was po jakieś 2 godzinach, 2,5. Jak widzicie, no za dużo tu nie zostało. Ale tak. Pada cały dzień, na dworze jest straszna wilgotność powietrza teraz. Szłam też kawałek bez parasola. I no, widać, że coś tu na tych włosach się działo. Ale trochę te loki się rozpuściły. Słyszałam, że podobno dobrze jest robić, właśnie używać Dysona na drugi dzień, jak włosów nie myjecie. Ale w drugim dniu to mi się tu dymiło. Już jakby to przypalało temperatura, no nic. Na drugi dzień ja na pewno bym nie mogła, ja codziennie muszę mieć włosy, niestety. Jak macie jakieś tipy na to, co można zrobić, żeby tak nie było, to mówcie. Próbowałam też na przykład robić dłuższe przerwy od mycia, żeby skóra się przyzwyczaiła, ale też później słyszałam, że podobno niedobrze, jeśli potrzeba jest taka, żeby myć codziennie, trzeba myć codziennie i tyle, a nie jeszcze bardziej tym sebum zatykać te mieszki włosowe i tak dalej. Dobra, czyli jeśli chcecie mieć dłuższy efekt, to pewnie pianka albo lakier do włosów na pewno by tutaj się przydał. Chyba, że jeszcze spróbuję może te małe loki, co? Małe loki. Te włosy to mi wypadną wszystkie. Trudno. Najwyżej. Moczę włosy i próbujemy robić loczki. Może nawet będzie lepszy efekt, jak będę miała mniejszy ten cylinder, bo on... Już dosyć krótkie te włosy. A wiecie, im grubsza ta szczotka do falowania, no ta końcówka do falowania włosów, tym mniej loków wam wyjdzie, więc może takie małe świderki będzie lepszy efekt. Chociaż tam, który mi się bardzo podobał. Dobra, użyjemy termoochrony. Nie będę wam patrzeć, bo to byle co kupiłam, było tanie, mówię, wezmę, naprawdę lepszy rydz niż nic. Dobra, będzie. Przeczeszę jeszcze te włosy. No, jak środki mi się urwało. Proszę, to jest dowód. Ale zamówiłam już sobie nowe.
One naprawdę są bardzo spoko, bardzo lubię, już kilka lat ich używam, ciągle w kółko te same. Jakiś czas temu kupiłam inną, ale nie, ta mi się najbardziej sprawdza. Dobra, let's go! Robimy znowu sekcję. Ostatnio dobrze mi to poszło. Czy ja już mówiłam kiedyś, że jestem siłowa? My god. Co za badziewie. Ale jestem przygotowana na taką okoliczność. Zmieniamy ten cylinder. Mamy ten mniejszy. O, teraz wyszło wiele lepiej. Dobra, moja walka dobiegła końca. Jak widzicie, to większe skręty są teraz. Trochę miałam jeszcze mokre włosy. Powiem wam, że jak robicie loki na mokrych włosach, to one się robią takie pojedyncze, coś jak tutaj, takie mniejsze te pasma, więc lepiej, jeśli będą dość dosuszone już te włosy i wtedy dopiero zacząć lokować, bo no, widzę różnicę. Dobra, rozczesujemy te korkociągi, zobaczymy. Bierzę sobie lusterko. Tutaj muszę jeszcze popracować nad tą górą, tutaj jakoś, bo tak z boku próbuję i wtedy wiecie, ta część włosów jest skręcona, bo ja biorę na bok, jakbym od góry je robiła, to właśnie tu mi brakuje też takich fal. Ale myślę, że efekt fajny. Podpiąć troszeczkę. Nie, no ja zostawiam sobie tego Dysona. Naprawdę jakbym wyszła od fryzjera. Nawet jeśli mam dwie lewe ręce do robienia takich rzeczy. Więc naprawdę jeśli tak jak ja jesteście takimi środkami w użytkowaniu lokówek, jakieś tam kręcenie na prostownicę, myślę, że ten produkt może was uratować. No cudownie. Taka skromna, ale naprawdę to wygląda elegancko. Jestem po, nie wiem, 5 godzinach około. No, 5 godzin praktycznie. Małe fale się tu utrzymałem dużo dłużej. Jak widzicie, bez żadnego środka do stylizacji wyglądają ok. Bo i duże, i małe mi się bardzo podobają. Na początku myślałam, że może bardziej te duże mi się podobały, ale teraz sama już nie wiem, obydwa te cylindry robią robotę i są ładne. Podsumowując, myślę, że Dyson jest tak jak Thermomix, czyli fajnie go mieć, ale niekoniecznie jest potrzebny. Jeśli potrafisz gotować, to Thermomix jedynie trochę ułatwi ci zadanie, no bo wymiesza w jednym garnku, tak samo macie mikser, nie trzeba, wiecie, używać innych urządzeń. Ale jeśli chodzi o efekt końcowy, to da radę wykonać go innym sposobem. I tak samo jest z Dysonem, możesz zrobić to lokówką i też będziesz miała piękne fale. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!